Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, w imieniu Parafialnej Wiskiej Grupy Teatralnej pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na Misterium Pasyjne pod tytułem I widzę niebo otwarte, które odbędzie się w Łomżyńskiej Katedrze 9 kwietnia o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy. Jestem przekonany, wydarzenie niesamowite, tym bardziej, że uczestniczymy teraz, trwamy w okresie Wielkiego Postu Nasi aktorzy przygotowywali się do tego wydarzenia dobry miesiąc czasu. Twórcą tego misterium jest pan Sławomir Konarzewski. Nam przypadł zaszczyt w tym udziale, by ten spektakl przedstawić Państwu i ukazać właśnie w Łomżyńskiej Katedrze, z czego niezmiernie się cieszymy. Jest to misterium, w którym zawiera się przede wszystkim historia naszego Pana Jezusa Chrystusa historia, którą znamy doskonale z kart Ewangelii, ale również zawiera w sobie wiele elementów z naszej kultury polskiej, ludowej. Szczególnie przepiękne śpiewy churalne w wykonaniu naszego chóru Grupy Zwizny ze wspólnoty Gloriosa Trinita, jak również e, część osób jest z chóru Vox Humana, z e, chóru katedralnego i większa liczba osób również zaszczyciła nas swoją obecnością i pomocą z chóru Spes Unica, z parafii Krzyża Świętego w Łomży. Ogólnie e, wszyscy Aktorzy, którzy występują, są naprawdę niesamowicie przygotowani i pragną to, co robią na scenie, to, co czynią, to mają w sobie w swoim sercu zaszczepioną niesamowitą misję do ewangelizacji do tego, by ukazać swoim właśnie talentem, charyzmatem, tym, czym Bóg nas obdarzył słowem mówionym by ewangelizować na scenie, jak również i w naszych świątyniach. Drugie, innych ludzi, drugiego człowieka. Pragniemy przez naszą sztukę, pragniemy przez sztukę teatralną, przez to misterium, które jest niejako takim dramatem szekspirowskim, ukazywać piękno, piękno teatru, a przede wszystkim piękno Ewangelii. I przez taką formę właśnie sztuki teatralnej przybliżać ludzi do Boga. Serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że będzie to dla Państwa niesamowite doświadczenie Bożej Miłości i doświadczenie również um, kulturalne, gdzie będziecie Państwo mogli um, zachwycić się. Um, Słowem mówionym, grą aktorską, ruchem scenicznym i niesamowitą, przepiękną, ubogacającą muzyką, którą twórcą jest pan Paweł Andruszkiewicz. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w katedrze. Szczęść Boże.